Szanowni moi drodzy kochani, przez 5,5 roku specjalistycznych studiów o archiwizacji danych dowiedziałem się kompletnie nic. Nul. Oczywiście tworzyliśmy aplikacje, które zapisywały dane, ale jakoś nikt nigdy nie kazał nam w żaden sposób tych danych zabezpieczać. Tak więc na studiach nie zdobyłem wiedzy praktycznej, a wykładana tam teoria była tak podstawowa, że ogrom z tego wszystkiego wiedziałem jeszcze zanim w ogóle na te studia trafiłem. W mojej edukacji informatycznej coś ewidentnie poszło nie tak i fajnie, że sobie teraz tu żartujemy, mam nadzieję, że jest śmiesznie, ale co ja mam teraz powiedzieć w filmie o backupie danych? No może to, że naukę zakończyłem z jakąkolwiek świadomością zagrożeń i może dlatego dziś, kiedy fotografujemy już zawodowo 86 miesięcy, wykonaliśmy ponad 500 000 zdjęć, nie zgubiliśmy ani jednego pliku, ani jednej umowy, czy nawet maila. Coś więc jednak się udało. Rozważania na temat danych należy zacząć od zrozumienia, co to są w ogóle dane i jak są zapisywane. Wszystkie zdjęcia, filmy, dokumenty w Wordzie zapisane są w formie plików, a ściślej bitów. Dokładnie tak samo jak kolory pikseli, bity. Każdy bit ma wartość 0 lub 1, to jest ten płynący matrix. 8 bitów to jest 1 byte i w jakimś bardzo dużym uproszczeniu każdy plik składa się właśnie z bajtów, z których każdy zapisany jest na 8 bitach danych. Każdy znak w Wordzie, rodzaj użytej czcionki, to są właśnie bajty. I choć reprezentowane mogą być różnie za pomocą systemu szesnastkowego, za pomocą znaków z tabeli ASCII, za tymi bajtami zawsze stoją bity i od strony danych te są najważniejsze, bo dane na nośnikach zapisywane są właśnie w formie bitów. 1 megabajt to jest razy 8, 8 megabitów, 8 milionów zapisanych bitów. W zaokrągleniu, bo w rzeczywistości 2 do 20 nie jest milionem, ale że jesteśmy ludźmi, będziemy na mega mówili milion. 1 gigabajt to jest 8 miliardów bitów, a 1 terabajt to 8 gazylionów bitów. Bardzo dużo. Wszystkie dane w sensie fizycznym zapisane są na pewnego rodzaju kubełkach. Kubełek pusty to 0, kubełek pełny to 1. 8 gazylionów kubełków i mamy na przykład terabajtowy nośnik danych, 8-terabitowy. Nie żartuję, gdyby ustawić gazylion szklanek i niektóre napełnić wodą, moglibyśmy odczytać i obejrzeć na przykład 128 GB filmu, odczytując wartości poszczególnych bitów na podstawie stanu napełnienia szklanek. Nośniki są różne w formacie fizycznym, duże, małe, kanciaste i okrągłe, ale wszystkie nośniki składają się z jakichś kubełków, zwanych różnie cylindrami, obwodami. Karty SD, microSD, napędy SSD, to są wszystko pamięci półprzewodnikowe. Pendrive'y też. Choć dyski SSD to wcale nie są dyski, w ogóle nie mają nic wspólnego z dyskami, takie pokarała polska mowa. Solid State Drive, nie Solid State Disk. Tak więc napędy SSD działają w oparciu o układy scalone, zawierające maleńkie obwody elektryczne, które przechowują ładunki elektryczne. Dane obsługiwane są przez mikrokontroler i za chwilę przytoczę mały thriller z tym związany. W napędach SSD nie ma elementów ruchomych. To taka duża, szybka karta pamięci, która dziś zastępuje popularne napędy twardodyskowe HDD. Dyski HDD to całkowicie inna technologia, bo we wnętrzu obudowy znajdują się rzeczywiście okrągłe dyski, aluminiowe lub szklane i na powierzchni tych dysków właśnie zapisywane są stany namagnesowania. Dane zapisuje i odczytuje głowica na ramieniu, dokładnie tak samo jak w gramofonie. To są dyski twarde, w odróżnieniu od dyskietek, które były tymi dyskami miękkimi. Ostatni nośnik to jest chmura. Chmura to przestrzeń w internecie, na którą można skopiować dane i przechowywać tam kopie. Kiedyś wrzucało się na FTP-a, dziś dane automatycznie synchronizuje się z chmurą. Koń jaki jest, każdy widzi, chmura to chmura. Trzy ciekawostki. Trzeba pamiętać, że dyski HDD posiadają części ruchome i z zasady to technologia powolna. Głowica porusza się niby bardzo szybko, ale z perspektywy transferów danych to strasznie wolno. Dyski HDD są wyjątkowo niewydolne w przypadku danych pofragmentowanych. Tak mogą wyglądać trzy pofragmentowane pliki, każdy kolor to inny plik w kawałkach, a głowica, zwłaszcza w przypadku odczytu równoległego, musi latać z jednego końca na drugi i odczyt plików lub nawet jednego pliku może trwać wieki. Te dyski są bardzo niewydajne jako dyski systemowe. System zwykle próbuje odczytać lub nawet jednocześnie zapisać wiele plików naraz, a ramię głowicy jest tylko jedno. Czasem więcej, ale to nic nie zmienia. Druga ciekawostka. Dane zapisane na zewnętrznej, na obwodzie talerza HDD to szybsze dane. I dlatego jeśli już na HDD, warto partycje systemowe umieszczać właśnie na początku dysku, czyli właśnie tam, na zewnętrznej. Jeden obrót pokrywa znacznie większą ilość cylindrów, tych kubełków, a dokładnie dwukrotnie większą. I trzecia ciekawostka. Na chwilę wróćmy do kart SD i microSD, to będzie ten thriller. Karta to pamięć półprzewodnikowa i odpowiednio oprogramowany mikrokontroler. Kontroler obsługuje odczyty i zapisy danych w obwodach układu pamięci, ale nie tylko. Ma jeszcze jedną fundamentalną funkcję. Mapowania uszkodzonych partii układu pamięci. Każdy układ zawiera...